Peace between Republic and Empire is crumbling. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rob, a to jest New News. Dzisiaj wspomnę o grze Star Wars The Old Republic, która pierwotnie w Europie miała trafić do sprzedaży 22 grudnia 2011 roku. Szczęśliwie dla nas, Europejczyków, okazało się, że BioWare przestawiło tą datę premiery na 20 grudnia, czyli dokładnie w tym samym momencie, kiedy gra trafi do rąk amerykańskich graczy. Nie jest to specjalnie być może informacja warta uwagi, chociaż dla mnie jest atrakcyjna, bo czekam na tą grę, ale ważne jest to, że wreszcie ktoś podjął decyzję zaraz po Blizzardzie, bo Blizzard też zresztą tak zrobił, by grę w Ameryce i w Europie sprzedawać tego samego dnia, szczególnie, że tak naprawdę sprzedaż opiera się głównie na dystrybucji elektronicznej i najwyższa pora, żeby te zasady, które wynikają ze sprzedaży wersji pudełkowych, przestały rządzić też dystrybucją elektroniczną. Znaczy, zanim do tego dojdziemy, minie jeszcze trochę czasu, ale dobrze, że tak się stało w tym przypadku. W związku z tym przesunięciem premiery o 2 dni do przodu, BioWare wypuściło również trailer, który możecie teraz oglądać w tle. No cóż, wszystko to zawsze, jak zwykle, wygląda bardzo fajnie, to są trailery. I przyznam, że ze zniecierpliwieniem czekam na tą grę. Wiecie doskonale, że jestem wielkim fanem gry World of Warcraft i świata stworzonego przez Blizzarda, ale myślę, że najwyższa pora, żeby na rynku pojawiła się pozycja oferująca zupełnie inny świat, zupełnie inne realia, która mogłaby konkurować z Blizzardem. Ja wiem, że jest dużo gier, dużo atrakcyjnych i wiele osób gra w różne produkty, ale jeżeli chodzi o ilość abonamentów, ilość sprzedanych kopii, ilość opłacanych subskrypcji, no to z Blizzardem niespecjalnie ktoś może się równać. Może tak stanie się w przypadku BioWare właśnie, czego im bardzo serdecznie życzę. Oczywiście czekamy też na Guild Wars 2, ale ta produkcja pojawi się akurat, przypuszczam, gdzieś w okolicach 2012 roku, zatem Star Wars The Old Republic będzie pierwszy i ja na pewno zagram. Będę robił recenzję dla gry online z tej gry, także sporo tam czasu spędzę. Czekam cały czas na betę. Nie miałem niestety szczęścia dostać klucza, chociaż część osób z redakcji już gra i ja im mocno tego zazdroszczę. No nic, na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa!